Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Chuwianko. To jest odcinek z Wiedźmina Trójki. A dokładnie taka pogadanka, aczkolwiek wyszedł gameplay już jakiś czas temu, który prezentował nam 30 minut po prostu z gry z Wiedźmina Trójki. Jedyne o czym pomyślałem, to fajnie byłoby sobie tak porozmawiać, aczkolwiek zapowiedź, taka delikatna, była już u mnie na kanale, aczkolwiek no nie jestem w stanie wam tej zapowiedzi polecić, ponieważ słabo wyszedł ten film, no i to było sporo czasu do tyłu, więc nie jestem w stanie wam tego polecić. Natomiast mówię, że gameplay ten wyszedł już jakiś czas temu, natomiast jedyne co po prostu chciałem zrobić, to nagrać, ale nie byłem w stanie, ponieważ wyszedł ten gameplay w wersji językowej angielskiej, natomiast według mnie po angielsku, jak miał być gameplay, to lepiej go w ogóle nie nagrywać, jeszcze tutaj z głosem. Aczkolwiek myślę, że każdemu zależy, żeby pograć sobie, czy chociaż obejrzeć ten gameplay w polskiej wersji językowej, to jest bardzo ważne. No i chociażby dowodem tego są dialogi. Moja krowa daje kwaśne mleko, a kocur śpi ze szczurami. Wiesz, co to znaczy? Że jesteś chujowym gospodarzem? Co? Niby łajza, ale kurde ma sterową. Jak widzieliście przed chwilą, te dialogi były naprawdę, naprawdę bardzo fajne. W sumie to jest idealny dowód na to, że Wiedźmin Trójka wciąż będzie miał jakiś tam humor, taki jaki miał Wiedźmin Dwójka czy Jedynka chociaż. Też występowały tam takie motywy humorystyczne. Ja z tego byłem bardzo ciekaw, bardzo zadowolony, ponieważ to mnie bawiło i to było wszystko mega bardzo śmieszne. Czy chociażby w Wiedźminie na początku samym, jak król swoich rycerzy mówił, też to było naprawdę mega, mega zabawne. Zapisałem sobie na kartce, ponieważ obejrzałem cały gameplay i w trakcie oglądania na kartce sobie zapisywałem notatki, co mi się podoba, co po prostu spodobało mi się tak bardzo. Widzę, że jako pierwszą rzecz mam znaki. No moi drodzy, znaki na pewno wyglądają bardzo ekscytująco, szczególnie, że są takie naprawdę, jakby to wytłumaczyć, ciekawie zrobione pod tym względem, że chociażby znak Igni jest tak fajnie zrobiony, że gdy atakujemy wroga znakiem Igni, nie mamy tutaj żadnego motywu, że zasłaniamy całym ciałem ten znak, tylko fajnie z boku kamera pokazuje naszego przeciwnika, nas oraz to, jak ten znak Igni fajnie pada na wroga, co jednocześnie nie przeszkadza nam w walce. Oraz no muszę przyznać, że te wszystkie znaki wyglądają bardzo fajnie. No naprawdę trzeba przyznać, że te znaki widać, jak się fajnie odbijają na naszym otoczeniu. To nie jest tak, że nie wiem, rzucimy jakikolwiek znak, a tutaj się okaże, że po prostu wróg został, obrażenia otrzymał i nic poza tym się nie stało. Nie, wrogowie krzyczą, wrogowie po prostu reagują na te znaki w odpowiedni sposób oraz otoczenie, nie, na przykład woda. Fajnie wygląda woda pod wpływem różnych znaków. Kolejny sobie zapisałem to nieznikające ognisko, moi drodzy. Otóż gdy medytujemy, bardzo fajne jest to, że po prostu to ognisko nie bierze się tak znikąd, wiadomo, oczywiście na znak Igni, ale chodzi mi o to, że to po tym, jak medytujemy, to ognisko po prostu nie znika, jak znikało w Wiedźminie Dwójce, tylko ono tu jest, możemy do niego wrócić i jest to bardzo fajne. Tak naprawdę myślą, wszystko ulepszają i to jest bardzo fajne, że myślą nad takimi drobnymi rzeczami, które myślę, że większość ludzi nie zwraca uwagi, aczkolwiek to mi się bardzo spodobało. Mam kolejną rzecz, to interfejs. Interfejs jest bardzo fajny, taki prosty, zwyczajny. Myślę, że no bardzo, bardzo naprawdę jestem w stanie tutaj o nim powiedzieć dobrze. Aczkolwiek no zrobili to o tyle fajnie, że mamy tutaj tą minimapkę, tutaj oczywiście znaki, to wszystko takie najważniejsze rzeczy oraz ten interfejs takiego już bardziej menu naszego Wiedźmina, nasze takie drzewko umiejętności. To też bardzo fajnie wygląda. W sumie, czy mogło wyglądać lepiej, nie jestem w stanie wam tego powiedzieć, aczkolwiek naprawdę zadowolił mnie ten wygląd menu. No i
Na pewno pozytywne mam wrażenie, jeśli chodzi o to. Dobra, kolejna rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to płynne takie kroki, płynne przejścia, że tutaj nie ma po prostu takiego jakiegoś sztucznej walki, która, nie wiem, po prostu dziwnie się odzorowuje na tym, co my tutaj robimy. Tyle, że po prostu fajnie zrobili to, że na przykład w Wiedźminie dwójce, jeśli robiliśmy taki unik, jakby to nazwać, robiliśmy taki przewrót, taki trochę fikołek, padliśmy się na plecach, po prostu przewrót taki był. Tutaj na przykład jest już w Wiedźminie trójce cofnięcie, takie przeskoczenie i różne bardzo fajne właśnie motywy, co mi się bardzo podoba, takie cofnięcie, różne płynne kroki, ja to w prawo, to w lewo, unikamy tych ciosów. I to jest naprawdę mega, mega fajne, ponieważ jakby nie patrzeć, to takie rzeczy są naprawdę ekscytujące, chociażby walka z wilkołakiem, naprawdę jak widziałem, jak ten Wiedźmin walczył z wilkołakiem, to naprawdę, naprawdę coś mega, mega ekscytującego. Drodzy, w Wiedźminie Trójce zastosowali chociażby bieg, takie różne motywy, bo pamiętam właśnie, że narzekałem w Wiedźminie Dwójce na to, że nie możemy przyspieszyć kroku, tylko że Wiedźmin nam cały czas biegnie. Tutaj widzę, że mamy motywy, że możemy iść spokojnie, powolutku, chociażby, czy chodzi tutaj o jazdę na koniu, że możemy sobie powolutku jechać i kierować się w dane miejsce. Tak samo możemy tutaj iść sobie powoli oraz biegać, co jest dla mnie naprawdę ekstra rozwiązaniem. Bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ w Wiedźminie dwójce, jak chciałem przyspieszyć, to jedyne co robiłem, to rozwinąłem sobie właśnie unikanie do trzeciego stopnia i unikając po prostu przyspieszałem kroku. Oraz bardzo fajną rzeczą, którą też widzimy w gameplayu, moi drodzy, jest to pływanie. Otóż pływanie naprawdę bardzo mi się podoba. Fajnie, że coś takiego zrobili. Nie kojarzę, żeby w Wiedźminie jedynce czy dwójce coś takiego wystąpiło. W jedynkę osobiście za dużo nie grałem. Dwójka trochę pograłem. Aczkolwiek całości jakoś, nie wiem, nie mogłem się zmotywować. Po prostu jakoś mnie tak... trudno, to jest ogólnie długa historia, nie wiem, czemu tak wyszło. W każdym bądź razie pływanie bardzo fajnie, że zrobiliście, ponieważ coś takiego bardzo mi się podoba, jestem z tego naprawdę zadowolony mega. Otóż moi drodzy, jeszcze chciałem wam, tutaj sobie zapisałem na kartce, że pamiętam, że tam był jakiś motyw, że walczyliśmy z, już nie pamiętam, z kim, z Endriagami czy z jakimi tam postaciami, już naprawdę nie pamiętam, czy to były Nekery chyba. W każdym bądź razie przeciwnik Wiedźmina rzucił w niego czymś. To nie było żadne jakaś magia czy coś, tylko chyba błotem czy czymkolwiek. Po czym bardzo fajnie cały ekran nam się zabrudził w całości. Po prostu tak to bardzo fajnie wyglądało. I przeszkadzało nam w rozgrywce. Ponieważ wróg nas rzucił w nas, przeszkodził nam, wiadomo, no, na realu w Wiedźminie dwójce czy gdziekolwiek wyglądałoby to tak, że z perspektywy gracza dalej gramy i w niczym nam to nie przeszkadza. Natomiast tutaj odwzorowali to i to, że wróg rzucił w nas tym błotem czy czymkolwiek tam,
spowodowało, że zabrudził nam się ekran i na kilka sekund, na jakiś krótki czas po prostu byliśmy w jakimś stopniu, może nie w 100%, ale naprawdę w dużym stopniu oślepieni, co mi się naprawdę bardzo spodobało i też przykuło po prostu moje spojrzenie, dlatego że sobie tutaj zapisałem to na kartkę. W sumie ostatnio, moi drodzy, wyszedł gameplay, tak samo jak i trailer z Wiedźmina Trójki. Trailer macie oczywiście okazję zobaczyć w opisie, gameplay tak samo, w zupełności 100%. Jeśli chcecie zobaczyć go, jak wyglądał oryginalnie, też możecie, zapraszam do opisu. I moi drodzy, trailer mówi trochę nam o tym, że Geralt poszukuje Yennefer, a gameplay bardziej nam ukazuje, że Geralt szuka Ciri. No i to macie okazję zobaczyć sami zresztą. Zapraszam was naprawdę do tego gameplaya. To się według mnie łączy trochę. Trochę się łączy to w taką jedną całość. Tyle, że tutaj nie mamy za bardzo tego ukazanego, nic nie związane. Ale na pewno ta fabuła się po prostu połączy. Po czym na pewno będziemy mieć, moi drodzy, okazję fajnie się bawić. No i jeszcze raz bawić, bo naprawdę jedyne co teraz robię, to czekam. Otóż jeszcze mi teraz spadła do głowy jedna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to wiedzcie, że będziemy mogli się teleportować z jakiegoś, powiedzmy, miasta czy gdziekolwiek. No na przykład, no tutaj się chyba z Nowigradu teleportowaliśmy w tym gameplayu na bagna jakieś. No i to jest bardzo fajne, tego bodajże w poprzednich Wiedźminach nie było. A tutaj zastosowali i mi się to bardzo, bardzo podoba. Zatem to byłoby chyba na tyle. Ja wam zostawiam film do oceny, na pewno będziecie mieć coś do powiedzenia. No i oczywiście nie zapomnijcie o tym, aby zajrzeć do opisu, bo tam macie linki do trailera i gameplaya polskiego. Oczywiście w zupełności, jeśli chcecie sobie obejrzeć. Ja się z wami żegnam, na razie. Cześć!